które trochę obrzydliwie, trochę nie. Bo słuchajcie, no, chyba dociera do jej głowy. Dotarło do jej głowy, o. Że... Ale znowu zaczęła... Teraz posłuchajcie właśnie. Dostał suflist. Knurem. Że ja wypiłem 96 kg. O, 98 kg maślanki. To tona jest prawie. No. I 4 kanistry wódki. A widzisz. To 12 później, pełnych to... ogórków. 12 pełnych ogórków. Słuchaj Wojtek, 12 pełnych ogórków zjadłem. Beczek? Co? Beczek? Pełnych słoików. A nie beczek, nie słoików. Ja widziałem beczki, a nie słoiki. A teraz tu jeszcze. Tu. Że? No, tutaj. Ojcze, tutaj nie mogę powiedzieć, bo to słowo obrzydliwe. Że? Ja się śmieję się z tego listu. Jak nie wiem, co wesoły jestem, jak nie wiem. I zjadłeś 5 ton ziemniaku przez zimę. No to ja przez zimę więcej człowiek zjada. Może nie wiem. A więcej jak 5 ton? A, nie, a gdzie to wcisnąłeś, ciekawe. Ale czekaj. A, należałem jeszcze do Gwardii Szwajcarskiej. Byłem w Watykanie, ojciec mi tego pilnowałem. Wiesz? No to dobrze. Chwała Bogu. A 12 czerwca nie wiadomo co zrobiłem. Cofałem pójdę. W gacie nawaliłem. Może, a nie wiem, czy ty nawaliłeś, czy nie wiem. A ja w gacie twojej nie zaglądałem. Tak oficie, że kleksem oberwała chmura. Sutanna Ojca Świętego. O! Więc co? Tego nie można obrażać Ojca Świętego. No to oni specjalnie to robią. Ojciec Świętego, bo jest nasz ukochany rodak, Polak, Jan Paweł II. To za to, to wiesz, pojadę po tobie. I za to na mnie, jak ja zesrałem się, to na mnie, jest co męczy mnie, klątwa. Właśnie. Klątwa, która mówi, zaprawdę Krzysztof Kononowicz będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który upije się maślanką i mlekiem do tego stopnia, że zalega do końca życia na łóżku swoim. A wtedy byłam w tobie zakochana. No szaleństwo. Jednak ten incydent odrzucił mnie od ciebie do dziś, bo dziś coś we mnie pękło, o czym później. O, co się namyślisz jeszcze napisać? A co jeszcze myślisz? Męski mózg. O, widzisz? O, takie tabletki trzeba pić. Męski mózg. A? To ja mam większy mózg od twojego. A chciałem powiedzieć jeszcze i podziękować za osiołkę do oszczenia kos i noży. A, napisałeś jeszcze, napisałaś, że ja nie umiem oszczyć noży i nie umiem oszczyć nic. A ja tobie, a ty piszesz, że ty lepiej wszystko potrafisz zrobić. Dobra, zapraszam ciebie kobieto, jak jesteś naprawdę kobietą, to zapraszam ciebie jak najprędzej do siebie i dam tobie wyklepać kosę. Dam tobie uruchomić, no piszesz najpierw, że muszę dać na ten list prędko i szybko, brychliwie. Aha, że wcześniej na papieża ojca
życie. Zamach chcieli zrobić. Tak, to prawda. Wcześniej, ale wiadomości... Ty obroniłeś. Ale wiadomości... Swoją klatą. Ale wiadomości nie podali dokładnego dla ludzi. Właśnie przebieram tak słowo po słowie, żeby dokładnie dać odpowiedź tobie. I to, że ja nie umiem czytać. Daj, daj pismo, to ja mogę pokazać. Czekaj, muszę zobaczyć. O, te dwa pisma. Jedne i drugie. I powiem, że wszystko 12 czerwca, co się działo. Może 12 pełnych słoików ogórków. Ojojoj. To sporo ogórków ja zjadłem. O. A inaczej... I, o! Kiszonych! Inspektor pracy. A później jak zjadłem... Podpisane. Te... Dwanaście słoików ogórków, to zapomniałem o, do... Do sądu też. Do... Wiadomo nie, do ustępu, załatwić się. I zamiast do ustępu to papa mobile. Narobiłem. I powiem, a to było 12 czerwca, o! Nawet napisałeś rok źle. To nie było 81 roku spotkania. Tylko 79 roku było spotkanie. Tak. A w Białymstoku był w którym roku? 91. A tu ona napisała 81, 12 czerwca. Nawet rok i miesiąc pomyliło. I datę. Wszystko. Wszystko na odlew. No bo to słuchaj tych nienormalnych ludzi. To oni są nienormalni. Masz rację, Wojtku, teraz. I powiem tobie, że Tereską, bo piszę, że jesteś Tereską, że pochodzisz nadal z Sanoka, że należysz do sióstr przełożonych zakonu Michalitów Bosych, Teresa M. Takie jest kłamstwo. I ptaszków. To ptaszków to może należysz. Może ptaszki gdzieś tam lecie i iść na spacerek, to bierzesz okruchy. Nie, ptaszki na te, na palto dla niej te kupę robił. No a jak te, ptaszki się leje, no ona jest pachnąca. Zapieje się. Pachnąca jest. I w plamach, jasnych plamach, pachnąca. O, ja zanim do wychodka, to do papa mobile. Ajajajajaj. Jest co? No jest napisane, jednoosobową działalność prowadzę. I jestem rozliczony i rozliczam się i wszystko ja pilnuję. Nawet nożem, tępym, jak roję chleb, a Wojtek skarży się, że nie ma, do mnie mówi, że nie ma, jak ukroić chleba Bożego. Jak teraz chleb się kupuje, nie trzeba noża, nie trzeba nie zachodzić do chlebu. Ale jest niekrojony i krojony. Ja kupuję krojony. I? Nawet powiem sobie teraz o, nie trzeba noża, nic, bo w sklepie nawet można poprosić, bo jest maszyna do krojenia chleba. O. Można poprosić, proszę pokroić mi chleba, może. I ona pokroi. No, aha, sami widzicie. A ty, Wojtek, będziesz naszym synem. Jakim ty synem? Posłuchaj się. Ale tym piszę tego listu, aby z ciebie naśmiewać
Моя Тереса М. Що жона закону Михайлівців Боських синоку ораз Сторожіння Братства Охорони Птаку м'явим візім візі тей бивиш при моїм боку, а візі тей опущен закон, абиш ти мог мені пощунч за жоним. З візі тей то я тебе учивам, як ощуч ноже кухонне, і не тільки причищать п'єць, ораз як спужить з кобєтом зі мною, Кшиштофі, бо я, відомо, єсть правічкем і не м'явись ти кобєти, і не потрапиш спужить з кобєтом і бить для неделікатним. Ви візі тей творили щасливе маможенство, во, по боським вензвем і нашим дітським ростом. Хто? Майор! Ну, я не ваш. С! Турего будемо мусили виховувати на доброго чоловіка, волим від розпушельника нітро і алкоголю, і папіросу. Папіроси пале, нітро нітро. Біоре і алкоголю нітро, припрошую. Яблиці, яка в моїй візі щогнала його на дно, а душа його через ту кобіцю стала страчена до пекла. Мусимо урятувати майора Войтєха С. Мусиш перестати видіти в нім коханка, а сина, нашого сина, Кшиштофа. Так, така є моя візія, одіж так є моє марення, абиш зостав моїм мужем, абим в кінці могла ще перед тобою уявити, а листи моє, які ти вважаєш за образливе в стосунку до тебе, були конечно на знак того, що твоє вади, походження не перешкодає мені в зостанню твою жону. О! Це буде пожитком для нас і цілого світу. Амен! Miał co kuć żądłem. PS. W związku prosiłem ci o strzałkę do noży kuchennych, aby mógł uczyć się ostrzyć noże. Wierzę, że już niebawem będziemy razem to czynić, a major pozostając naszym synem. Na pewno nie. Przybranym zostanie uratowany. Wysyłam również kawałek sutanny. Jest co? Tutaj to wiesz, Tereso. Dalej nie to kłamstwo, ktoś specjalnie jakieś głupoty pisze. Dalej nie będę czytać, bo wiesz co? No, słyszeliście. No, następny film dla was. Obrażasz Ojca Świętego.